Opowiedz nam historię. Opowiem wam historię o Mieszku I. Dawno, dawno temu, o, nareszcie mogę tak powiedzieć, bo to było naprawdę dawno temu, bo aż ponad 1000 lat temu, nie dość, że nie było internetu, telefonów, samochodów, pociągów, to właściwie prawie nic nie było tak jak teraz. Domów nie było takich jak teraz. Miasta to wyglądały tak inaczej, że moglibyście się nie zorientować, że to miasto. Ludzie byli ubrani tak, ależ zaraz, zaraz byli ludzie. I to całkiem podobni do dzisiejszych. Też się lubili albo kłócili, ale chyba dzieci bardziej się słuchały rodziców. Taki choćby Mieszko na pewno słuchał się swojego taty i mamy. Ojej, naprawdę? A choć, jak zaraz usłyszycie, był bardzo ważny dla historii Polski i Polaków, to nie wiemy na pewno, kim byli jego rodzice. No cóż, bo musicie wiedzieć, ludzie wtedy bardzo, ale to bardzo rzadko umieli pisać i czytać, zwłaszcza na tych terenach, gdzie żył Mieszko. On na pewno nie umiał. Ojej, pomyślicie sobie, że był jakiś nieuk czy głupek, a wręcz odwrotnie. Po prostu to były takie czasy, że umiejętność pisania i czytania to było coś bardzo wyjątkowego. I przez to, że ludzie tak rzadko pisali, to nie jesteśmy pewni wielu spraw związanych z Mieszkiem i jego rodziną, bo nikt tego nie opisał wtedy, gdy Mieszko żył. Tym bardziej nie nagrał filmiku. Podobno jego tata miał na imię Siemomysł. Podobno jak Mieszko był mały, to był niewidomy i odzyskał wzrok cudem jakimś, ale to wszystko podobno, więc może zacznę opowiadać o Mieszku, jak już był dorosły, bo tam tego podobno mniej, chociaż też się zdarza takie czasy. Otóż Mieszko miał 7 żon, wtedy to na pewno był dorosły, bo nieźle poszalał. A, bo one były jego żonami równocześnie. No cóż, znów muszę powtórzyć, takie były czasy. Mieszko był tak zwanym poganinem, czyli nie wierzył w jednego Boga, tylko w wielu bogów. Można powiedzieć, wiele żon, wiele bogów. Mieszko należał do Słowian. O, to my! I ci Słowianie wtedy mieli takie swoje jakby mity. Kojarzycie może mity greckie? To były też mity słowiańskie, w których bardzo ważna była natura. Na przykład bogiem dla Słowian był księżyc. Gdy Mieszko widział wschodzący na niebie księżyc, to jeśli miał na głowie hełm czy kaptur, zdejmował go i kłaniał mu się z wielkim szacunkiem. Słowiańscy poganie mieli też boga, który się nazywał Trzygłów, czyli tak trochę podobnie jak w mitach greckich. Dużo dziwnych, baśniowych stworów, ale ludzie z czasów Mieszka wierzyli w nich, jakby byli prawdziwi i modlili się do nich nie w kościołach, ale w lasach. Dla nich las to była taka świątynia pełna drzew, w których kryli się ich bogowie. Tam ludzie przynosili im ofiary, czyli na przykład garnek miodu, upieczone placki. Wtedy było dużo lasów. Tam zwłaszcza, gdzie mieszkał nasz dzisiejszy bohater. Podobno Mieszko miał swojego oswojonego jastrzębia, którego tylko on mógł karmić. I ten jastrząb często siedział mu na ramieniu, a może raczej na ręce? Zarówno podczas wyjazdów, jak i na ważnych spotkaniach, gdy przyjmował gości. Mieszko był władcą, można powiedzieć szefem, Polan, jednego ze słowiańskich plemion. I nazwa podobno pochodzi od słowa pole, że ci Polanie to lubili pola uprawiać. Zamiast wędrować po tych ogromnych lasach przez całe swoje życie, to sobie wyrąbali dużo drzew i zaczęli uprawiać tam rośliny dla siebie i swoich zwierząt. A więc w lesie powstały wielkie polany. To może ta nazwa jednak jest
od leśnych polan położonych w gęstej puszczy. To była ważna zmiana, to zaprzestanie wędrowania, można powiedzieć rewolucja. I gdy ci Polanie tak uprawiali te pola, to zaczęli też budować miasta, które się nazywały grody. Najbogatsze grody, na przykład Gdańsk, który zbudowano za czasów Mieszka, miały wszystko z drewna, nawet ulice były wyłożone drewnem. Musieli ludzie naciąć mnóstwo drzew, żeby mieć dużo tych pola drewnianych. O, znów to słowo. Drzewo na wietrze i deszczu się niszczy, nie to co kamień. I co jakiś czas na miejsce tych starych drewnianych elementów kładziono nowe, jedne na drugie. I ulice i podłogi domów rosły do góry. I wyobraźcie sobie, że podczas oglądania tych warstw archeolodzy odkryli, że miejsce, gdzie palił się w domu ogień, palenisko, było bardzo starannie wymieniane. Zabierano z niego kamienie, glinę, żeby położyć te same na kolejnym palenisku. To dowodzi, że dla ludzi ogień był święty i nie chcieli o tak przysypywać nowymi kamieniami tych starych. I gdy miasta, grody powstawały, tak zwany interes zaczął się kręcić, bo przyjeżdżali różni kupcy, często z bardzo daleka, którzy sprzedawali tym, którzy uprawiali pola, różne rzeczy przywiezione z daleka, a sami kupowali od miejscowych ich zdobycze, na przykład futra bobrów albo niedźwiedzi. Wracajmy do Mieszka, który miał te swoje 7 żon. Dobrze mu szło władanie polanami, bo oprócz tego, że wspierał uprawianie pól i zakładanie grodów, to był świetnym wojownikiem i miał swoich wiernych i oddanych wojowników, czyli taką armię, która pilnowała pól i grodów. Mieszko sobie wtedy urzędował głównie na terenie Wielkopolski. Tam jest nasza kolebka państwa polskiego. Kolebka, czyli kołyska, czyli Polska była wtedy małym dzidziusiem. A zatem mogłoby się wydawać nic, tylko sobie dalej żyć w spokoju w tej kołysce drewnianej, ale się nie dało, bowiem wokół były różne inne plemiona, które miały swoje pola, grody i wojowników, ale chciały mieć więcej ziemi, tak jak i Mieszko, on też chciał mieć więcej. I znów takie były czasy, chociaż jak słuchaliście moich opowieści o pierwszej i drugiej wojnie, które były 1000 lat później, to się akurat nie zmieniło ani trochę. Najbardziej Mieszka wkurzało takie plemię Wieletów, którzy zresztą też byli Słowianami, ale lał się z nimi Mieszko i sromotnie przegrywał. Wymyślił sobie, że musi się z kimś zjednoczyć przeciwko tym Wieletom. Niedaleko byli Niemcy, ale jakoś z nimi Mieszkowi nie było po drodze, bo też sobie z nimi od czasu do czasu wojował. Chociaż musicie wiedzieć, że to nie było tak jak za Hitlera, że Niemcy to byli totalni wrogowie Polski w czasie II wojny. Po prostu Mieszko raz walczył z Niemcami, a raz żył z nimi w zgodzie. No dobra, to kogo wziąć przeciwko tym Wieletom? O, Czesi niedaleko, może oni? Zwłaszcza, że Czesi czasami z tymi Wieletami się namawiali przeciwko Polanom. Trzeba to jakoś sprytnie rozwiązać, pomyślał nasz książę leśnych Polan. Bo Mieszko był sprytny, mądry, wiedział, że samym mieczem nie zwycięży, choć w kwestii władania mieczem był całkiem dobry. I postanowił zaprzyjaźnić się z Czechami przeciwko tym Wieletom. A jak? Wziął sobie za żonę czeską księżniczkę. Miała na imię Dobrawa i znów nie wiemy za bardzo, czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy jedynie małżeństwo z rozsądku.
roku. Nie wiemy, czy była oszałamiająco piękna, ale wiemy, że była mądra i też sprytna. Dobrawa nie była poganką, czyli nie kłaniała się księżycowi i nie chodziła do lasu pogadać z trzygłowym bogiem, ale wierzyła w Boga chrześcijańskiego. Dlatego Mieszko musiał wtedy pożegnać się ze swoimi siedmioma żonami. Miejmy nadzieję, że zrobił to ładnie. Kraj Dobrawy, Czechy, były chrześcijańskie i to było coś, co zapewniało krajowi lepsze życie, bo w takim kraju były kościoły z obrazami, rzeźbami, czyli tak zwaną sztuką. Byli mnisi, księża, którzy, uwaga, umieli pisać i czytać, a przychodzili z Rzymu, gdzie był i jest papież, szef całego kościoła. Po prostu kraje chrześcijańskie pod względem tak zwanej kultury, sztuki i nauki szły bardziej do przodu niż te pogańskie z księżycem. Poza tym kraje, które już miały chrześcijaństwo, nie napadały na inny kraj chrześcijański po to, aby to chrześcijaństwo narzucić. I znów tak powiem, takie były czasy, że często niestety mieczem, a nie słowem ludzie przynosili wiarę w Boga. Ale nie zawsze, bo właśnie nasza Dobrawa, jak została żoną Mieszka, namówiła go, żeby został chrześcijaninem. Tak po dobroci, dobrowolnie, w końcu Dobrawa, prawda? Mieszko miał przyjąć chrzest zarówno jako człowiek, który zacznie wierzyć w jednego Boga, jak i jako władca kraju, który nie miał jeszcze wtedy nazwy Polska podobno. I tak to było wtedy, że jak władca przyjmował chrzest, to też przyjmowało całe jego państwo ten chrzest. Mieszko chyba długo się nie zastanawiał i postanowił przyjąć chrzest dla siebie i dla Polski. I to była wielka uroczystość, święto, bo razem z nim chrzest przyjmowali różni ważni panowie i wojacy z jego otoczenia. Tylko niestety nie wiemy, bo znów nikt nie napisał, gdzie ten chrzest był tak na pewno. Jedni mówią, że w Poznaniu, inni, że w Gnieźnie, ale tak na 100% nie wiadomo. Za Poznaniem przemawia to, że przy katedrze poznańskiej została znaleziona, i to całkiem niedawno, taka chrzcielnica, która wygląda trochę jak wanna albo balia, bo wyobraźcie sobie, że prawdopodobnie Mieszko wszedł cały do tego pojemnika pełnego wody i ksiądz jeszcze polał go wodą. Istnieje też wersja, że wszedł do rzeki Warty. Tak czy inaczej nie było mu lekko, bo była wtedy wiosna, więc woda musiała być zimna. Ale Mieszko był dzielny, a poza tym to był chrzest jego kraju. Warto zapamiętać datę, bo będą Was o to wiele razy pytać w szkole, a może i w dorosłym życiu. A nie jest trudno ją zapamiętać, bo najpierw jest 9, a potem odwrócone 9, czyli 6, tylko żebyście nie pomylili. Co najpierw, to jeszcze raz, 966 rok. Powiem Wam w sekrecie, że takich dat w historii Polski bez 1000 na początku nie mamy za wiele. A zatem mówi się, że Polska przyjęła chrzest z rąk czeskich. Ech, ta nasza Dobrawka, dobrą robotę zrobiła ta pierwsza władczyni Polski. Ale oczywiście wszyscy najwięcej opowiadają o Mieszku i on jest na banknocie 10 zł. Ale jest taki kolekcjonerski banknot, na którym są oboje, i Mieszko, i Dobrawa. O, jak miło, prawda? A ciekawe jest, że to jest wymyślony obraz Mieszka, bo tak jak nikt nie napisał o nim, gdy żył, tak nikt go nie namalował. Taki portret Mieszka stworzył bardzo fajny i sławny malarz wiele setek lat po tym, jak książę Leśnych Polan żył. Ale wracajmy do czasów Mieszka, gdzie ani malarz,
straży za wiele, a banknotów to już w ogóle nie było. Nasz książę, jak został chrześcijańskim władcą, to wcale nie przestał walczyć, wręcz odwrotnie. Poczuł się silniejszy z tą swoją nową wiarą i słusznie, i z tym swoim nowym sojuszem z Czechami. I stoczył niesamowitą bitwę z pewnym niemieckim margrabią, czyli takim władcą niemieckiego plemienia, ale nie z całymi Niemcami, bo z tymi Niemcami to było wtedy strasznie skomplikowane. Uff, ale wam wytłumaczę. Było takie cesarstwo, które się nazywało Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, bo tam rządził cesarz, który był Niemcem, ale to jego cesarstwo obejmowało wiele narodów i nawiązywało do tradycji takiego dawnego cesarstwa, gdzie ważny był Rzym. I to cesarstwo było stare jak świat, bo ono było jeszcze w takiej epoce, co się nazywa starożytność. No to stare, prawda? To właśnie do tych rzymskich czasów chciało nawiązywać cesarstwo, które sobie działało niedaleko Mieszka i szefowali w nim Niemcy, bo byli wtedy dosyć silni. I właśnie ten cesarz niemiecki to wtedy akurat nie walczył z Mieszkiem, nawet chciał z nim żyć w zgodzie, ale byli różni tacy niemieccy książęta, margrabiowie, którzy napadali Mieszka i chcieli mu zabrać i ziemię, i wojowników, i pewnie nawet dobrawę. I jeden z tych margrabiów, Hodon, tak właśnie robił, czym oczywiście Mieszka denerwował okropnie. I 6 lat po tym, jak Mieszko się ochrzcił, porządnie zawalczył z Hodonem. Mówiłam już, że Mieszko był sprytny. W tej bitwie to wykazał się nie lada sprytem. Udawał przed Hodonem i jego wojownikami, że ucieka razem ze swoimi wojami w czasie bitwy. No to ludzie Hodona biegli za nimi w ciężkich zbrojach, bo dobrze im się wiodło i mieli takie porządne zbroje. A Mieszko poprowadził wojów Hodona na bagna, do rzeki i oni tam zaczęli się zapadać. A wtedy fajny brat Mieszka, Czcibór, który tylko na to czekał, siup, na nich napadł. To była tak zwana bitwa pod Cedynią. Też mogą o nią pytać w szkole. I książę Leśnych Polan zwyciężył. Miał święty spokój od Hodona. Hurra, hurra! Poradził sobie też jeszcze wcześniej z Wieletami, przez których się z naszą kochaną Dobrawą ożenił i pozagarniał całkiem sporo ziem, na których jego świeżutkie państwo mogło rosnąć w siłę. I może gdyby nie nasz sprytny i odważny Mieszko, to by ziemie Polan zagarnęły inne plemiona i zabrały im wolność i nie byłoby nas Polan, przepraszam, Polaków. Kto wie? I to państwo Leśnych Polan dostało podobno nazwę Polska za czasów syna Mieszka, Bolesława. No właśnie, co z rodziną naszego Mieszka? Niestety, kochana Dobrawka umarła, ale urodziła mu 2 dzieci, właśnie Bolesława i jeszcze córkę Świętosławę. I Mieszko ożenił się 2 raz, tym razem z Niemką, miała na imię Oda. To ile Mieszko miał wszystkich żon? Najpierw 7, potem 2, całkiem sporo. Oda była ostatnia i chyba nie za bardzo się lubiła z dziećmi Dobrawy, zwłaszcza Bolesława denerwowało, że Oda urodziła synów, którzy będą rywalizowali z nim o władzę po tatusiu Mieszku, zwanym pierwszym. Bo potem byli jeszcze inni Mieszkowie, ale to już inna historia. Bomba historia!